8 listopada 1937 roku. Duch zgody. Domek nazaretański jest wzorem najdoskonalszego ducha zgody. 3 tam serca, a 1 uderzenie. 3 dusze, a 1 myśl, 1 wola, pragnienie. Panuje tam przedwieczna, harmonijna zgoda, łagodność, cichość, zasadzone na miłości Bożej i bliźniego. Każdy klasztor powinien być takim domkiem nazaretańskim, każdy konwent, rodziną na wzór rodziny świętej. Wszystkich nas posłał ten sam Bóg. To samo więc mamy powołanie, to samo życie, tę samą pracę. Powinien więc być jeden duch w jednym ciele. Lecz aby tę zgodę, łagodność, cichość wśród nas rozwijać, trzeba i z naszej strony wyrzeczenia się i zaparcia. Nigdy nie okazywać wrzaskliwości i nerwowości bliźniego, o ile by nas skrzywdził, starać się zawsze dobrze wytłumaczyć, zrezygnować ze swych życzeń i pragnień, prosić o przebaczenie innych, być skorym do przebaczenia, to warunki zachowania ducha zgody. To wszystko zasadza się na miłości bliźniego. Dlatego Jezus mówi do uczniów swoich: potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedno ku drugim. Postanowiłem dzisiaj starać się o ducha zgody. Czy buduję wokół siebie świat pokoju, zrozumienia, zgody? Być może ktoś czeka na moje przebaczenie. Czy jestem w stanie mu je ofiarować?